Cześć, witajcie na vlogu Lubię Piwo i nie tylko. Kolejny odcinek po ponad 5-miesięcznej przerwie. No ale jakoś tak wyszło, nie miałem weny. Trochę chyba projekt, który sobie wymyśliłem, otóż taki Mistrzostwa Pilsów. Jakby mnie trochę przerósł w takim sensie, że organizacyjnym. Nawet nie tyle, że trudno było piwa, czy jakieś duże koszta, ale jakoś straciłem wenę do tego projektu. Natomiast mam nagrane dwa kluczowe odcinki. I mogę jakby nagrywać kolejne. Nie jest to jakiś taki projekt sezonowy, bo to chodzi o jednak piwa typu Pils, które są na rynku. Jeżeli jakieś piwo zostałoby wycofane, a wątpię, bo brałem takie popularne marki, zarówno i kraftowe, jak i koncernowe, więc nie powinno być problemu z dostępnością. Jak widać, pewne zmiany są. Jest nowa cerata, ona jest naprawdę nowa. Dlatego jeszcze tu tak się nierówno rozłożyła. Jest już świąteczna, za oknami akurat pada pierwszy śnieg w tym okresie świąteczno, tym okresie bożonarodzeniowym, świąteczno-noworocznym, bo do świąt już niewiele zostało, ale nie będę próbował piwa świątecznego. Piłem tegoroczną edycję piwa świątecznego z browaru Kormoran. Nie odbiega niczym od zeszłorocznej, więc nie ma powodu, aby robić tą degustację. Jedynie tyle, że było ono dostępne tym razem w butelkach półlitrowych, a nie w butelkach 330 ml. Tak myśląc sobie na temat mojego vloga, byłem bardzo zdziwiony, że cały czas rośnie mi oglądalność filmiku z Tyskiego. Bezalkoholowego, to jest już ponad 400 wyświetleń, natomiast równo 300 ma najgorszej jakości. Wtedy, kiedy eksperymentowałem, nie degustowałem, tylko opowiadałem o moich jakby degustacjach z whisky z Biedronki, z Golden Loch, tego specjalnego single blenda leżakowanego. Ostatnio nie widziałem, nie wiem, czy ta whisky nadal jest dostępna. No ale tak sobie postanowiłem, że będę nagrywał wtedy, kiedy będę miał ochotę. Na chwilę obecną mam parę pomysłów i czuję chęć do tej realizacji ich. Natomiast jak to wypali, zobaczymy, no bo to jednak teraz w tej dobie koronawirusa jest tak, że wszyscy są w domach. Ta przestrzeń jest jakby jeszcze domowa ograniczona. Bo domownicy pracują i tak dalej, więc nie mogę tylko dla siebie zarezerwować, żeby nagrywać ciągle filmy, czy na przykład kuchni. No i też te wszystkie jakieś takie zawirowania związane właśnie z taką weną, tak? Jak robię to dla siebie, nie dla jakiegoś, nie wiem, czy autopromocji, czy kwestii biznesowych. I tak sobie pomyślałem, że chyba najciekawsze w tym wszystkim byłoby degustowanie regularnie piw bezalkoholowych. Ten sektor się bardzo rozwija, ale to nie znaczy, że nie będą także inne piwa. Natomiast na pewno nie na takiej zasadzie, że będę się z jakimś vlogerem ścigał i że już jest premiera jakiegoś kolejnego piwa. No i ja ją będę próbował dostać, tę butelkę i degustować, bo jak pokazał raport na początku tego roku za 2019, takie piwne podsumowanie roku, codziennie była w Polsce jakaś piwna premiera. Więc to jest niemożliwe, żeby to śledzić, kupować i mieć wszystko spróbowane. Ja coraz częściej jestem też na takim etapie, że już większość rzeczy wypiłem w życiu i już tak nie szukam jakiejś nowości. Wolę porządną IPę, portera, czy także dobrego pilsa lager. No ale tym razem będę degustował Hazy IPę z browaru Cornelius. Hazy IPA, czyli mętne piwo w stylu Indian Pale Ale, bo Hazy to jest właśnie taki mętny, niewyraźny. Te piwa charakteryzują się tym, co w IPie najlepsze, czyli powinny być to takie nuty cytrusowe, orzeźwiające, a jednocześnie w normalnych wersjach ten alkohol potrafi być nawet 7%, więc byśmy powiedzieli, że taka Imperial Hazy IPA. Z
styl Hazy IPA jest najbardziej porównywany najczęściej do New England IPA, natomiast nie jest to jeden do jednego. No i jestem ciekaw, czy piwo z browaru Cornelius, z browaru z Piotrkowa Trybunalskiego, który zaczął funkcjonować w 90 roku, ponieważ wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim w tych zakładach była rozlewnia piw różnych marek. Od 90 roku ważą jako sami, najpierw piwo Kiper, teraz Cornelius. Ich produkty są szeroko dostępne. Byśmy powiedzieli, że to jest taki browar kraftowy, regionalny, bo właśnie są te style kraftowe. Natomiast nie ma tam takich sztosów, czy ta cena tych piw jest przystępna. To jest między 4 a 6 zł. No i wydali dwa piwa bezalkoholowe i w puszce, i w butelce. Ja tym razem próbuję Hazy IPy w puszce. Na początek zamieszam puszką, ponieważ tak zaleca producent. Przy okazji datę przydatności do spożycia sprawdzę, to jest 15 maja 2021 roku. Ja to piwo mam od paru dni, więc no jeżeli dają około 1,5 roku terminu przydatności, więc powinno być w miarę świeże. No brałem też jakoś tak z początku półki. Piwo zakupione w Carrefourze kosztowało 4,50. Tutaj ładna jest ta puszka. Etykieta jest jakby zgodna z tym, co jest na butelkach Corneliusa. No i cóż mamy? Hazy IPA, alkohol 0%, piwo bezalkoholowe, niefiltrowane. Także napisy po angielsku, mgliste, z natury wyraziste, w smaku. No i opis. Spróbuj, jak smakuje Luz z India Pale Ale. Tradycyjnie ważony, nieklarowany, więc mglisty. Jasne, silnie nachmielone o intensywnej goryczce. Wzbogacone owocowymi nutami pochodzącymi z wyselekcjonowanych odmian chmieli. Cornelius IPA. Mglisty z wyglądu, wyrazisty w smaku. Najsmaczniejszy, gdy przed otwarciem obrócisz puszkę na chwilę dękiem do góry, co właśnie zrobiłem. I po polsku skład. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele magnum, Cascade, Amarillo, Mozaik, drożdże. Piwo niefiltrowane. Posiada naturalny osad drożdżowy. Producent Sulimar, spółka z o.o. Ulica Browarna 5, Piotrków Trybunalski. I piwo może mieć do 0,5% alkoholu. I jest też taka skala, na której mamy, skala jest od 1 do 100, co 10, i to jest skala goryczki. Mamy cztery przedziały: umiarkowane, zdecydowana, intensywna albo dla koneserów. Tutaj jest pomiędzy zdecydowaną a intensywną. No cóż, czas przejść do degustacji. Zobaczymy, jak po tym odwróceniu zareaguje. Czy na mnie wystrzeli. Słychać syknięcie, dość wyraźne, ale spokojnie. Aromat z puszki. No IPA. To jest IPA. Może jakieś takie te nuty bezalkoholowe, takie charakterystyczne by się wyczuwało, ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw trochę dla sensoryki. Nowe szkło teku, chyba o tym opowiadałem, że poprzednie zostało zbite. Zakupiłem cały komplet sześciu szkieł, więc tym razem nie muszę zarówno ukrywać loga browaru, bo tamte szkło było po prostu z takiego zestawu z dwoma piwami. No i w razie jak się potłucze, mam jeszcze zapas. No, zobaczmy. Piwo jest w takiej temperaturze, powiedzmy 12 stopni. Ono było w lodówce wyjęte gdzieś już ze 40 minut temu. Natomiast w aromacie są te gotowane warzywa, takie delikatne, co by świadczyło, że to jednak jest nie piwo dealkoholizowane, tylko tradycyjnie
robione, że nie doprowadzono do pełnej jakby fermentacji, żeby się pojawił alkohol, więc te gotowane warzywa to jest brzeczka. To nie jest słodkie, nie czuję takiego tego sztucznego miodu, ale nie jest aż ten zapach bardzo taki intensywny, żeby mi przeszkadzał. Natomiast piwo tutaj bardzo ładnie na szkle pracuje, to się osadza. Fajnie to wygląda. Ten glossing, albo jak inni mówią, właściwie mówią, ja znalazłem właśnie glossing, dlatego że od szkła, glas, osadzanie się. Natomiast no, profesjonaliści nazywają to lazingiem. Nie ma żadnych aromatów, nie czuję za bardzo strusów. Trochę jest jakby tego chmielu czuć. No i piwo bardzo ładnie wygląda, faktycznie jest mętne, taka jakbyśmy pili jakąś mętną taką mango IPę. Jest to taki kolor pomarańczowy, nawet lekko przechodzący w jakiś bursztyn. Bardzo ładna piana. Zobaczymy, ona się jak na razie utrzymuje. Drobno pęcherzykowa, biała. No to pora spróbować. Piwo nisko wysycone, nisko nasycone, w smaku gorzkie, ale słodkie też. Tutaj w smaku czuję ten taki sztuczny miód. No goryczka, goryczka, goryczka jest. Ja bym raczej jej... Jestem przyzwyczajony, więc być może moja ocena jest trochę zaniżona, że bardziej jako zdecydowane niż intensywne, ale utrzymuje się na języku. Gdyby piwo było prosto z lodówki, podejrzewam, że ten aromat gotowanych warzyw i ta słodycz będzie dużo mniej wyczuwalna. No i takie piwa, no to są piwa właśnie letnie na orzeźwienie. Pijemy je jednak mocniej schłodzone. Zobaczmy, co jeszcze. Przy większej ilości w szkle te aromaty nie są takie złe. Ta słodycz jest teraz uwydatniona, ale to jest taka pozytywna słodycz. Nie jest to właśnie ten sztuczny miód. Jak na przykład przy tych tanich piwach bezalkoholowych z dyskontu, które próbowałem bardzo, bardzo dawno temu. Trochę takie piwo soczkowate, ale na pewno bym powiedział, na pewno jest to piwo, tak? I powiem szczerze, że z kolejnymi łykami to piwo zyskuje moją przychylność. Bardzo ładna barwa, jest bardzo fajna piana. Jest to chyba fajna alternatywa, trochę za słodkie jak dla mnie. Oczekiwałbym, że będzie jednak bardziej wytrawne to piwo. Ja wiem, że piwa Hazy Ipki wcale nie są piwami bardzo, to nie są Vermont Ipy, żeby one były nie wiadomo jak wytrawne, no ale troszeczkę, troszeczkę ta słodycz mogłaby być mniejsza. Niestety nie mamy informacji jak tutaj z kalorycznością, no ale skoro to piwo bezalkoholowe, to jednak ono powinno być fit. No, ostatni łyk przed recenzją, przed oceną. Jest to fajne piwo bezalkoholowe. Myślę, że jest ok, zwłaszcza, że jest też piwo w stylu takim kraftowym, a jest w puszce. Teraz w ogóle jest moda na
na te puszki, coraz więcej piw kraftowych w nich wychodzi. Moja ocena to jest bardzo solidna czwórka, fantastyczna barwa, piana się także dość długo utrzymuje, więc taka nawet czwórka z plusem. Podejrzewam, że to piwo prosto z lodówki będzie jeszcze lepsze. Cena jest ok, 4,50, więc biorąc to wszystko pod uwagę, piwo jest fajnie nasycone, nie za dużo, nie za mało, więc jest pijalne. Na pewno sięgnę po niej jeszcze, aby spróbować takiej wersji właśnie prosto z lodówki. Wówczas być może w komentarzu pod tym filmem także podzielę się swoimi wrażeniami. Dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy przybyli w tym okresie bezprodukcyjnym. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmów. Nie obiecuję, że będzie to tak jak poprzednio regularnie. Wówczas to było czwartek o 18, ale jeżeli będę miał siłę, jeżeli będę miał wenę, jeżeli będę miał czas, będę starał się, żeby to było regularnie. Ale jak mówię, robię to dla przyjemności. Komentujcie, dawajcie łapki w górę. Oczywiście, jak Wam się nie podoba, możecie, czy macie zastrzeżenie, macie prawo też dać łapkę w dół. Ale no, to jest zawsze mniej przyjemne, jak się patrzy, że pod filmem taka jest. No, ale to jest jednak wolność słowa w internecie, demokracja na YouTubie także. Zatem ja z przyjemnością dokończę to piwo, a Wam życzę, byście pili to piwo, które lubicie.